A co konkretnie dla restauratorów zmienia to zarządzenie? Zasadniczo ogródek gastronomiczny to jest dodatkowa przestrzeń, w której umożliwiona jest konsumpcja. Właściwie ta przestrzeń jest przypisana bezpośrednio do lokalu, który właściwą siedzibę posiada w budynku. Natomiast w formie tymczasowej, na przykład na lato, najczęściej były ustawiane parasole bądź wysuwane markizy. Elementy wyposażenia w postaci krzesełek, stolików, no i w ten sposób mamy jakby taki tymczasowy ogródek letni. Natomiast w tej chwili istnieje również możliwość ustawienia konstrukcji samonośnej, która jest wykonana z metalu i szkła, która pozwala na funkcjonowanie przez cały sezon, nie tylko w sezonie letnim. Są też inne zmiany, jak na przykład linie wyznaczające, dokąd restaurator może sięgnąć ze swoimi usługami. Widać to doskonale w trzeciej alei. To są konkretne linie, które jakby na posadzce nawet będą widoczne. W załącznikach są one odmierzone od elewacji danego budynku. Jaka to jest linia ustawienia taka jednakowa dla wszystkich, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład ogródek jedna osoba wystawia 2 metry od elewacji, a druga 4 metry. To nam tworzy takie schodki w patrzeniu na te aranżacje. Natomiast w tej chwili w alejach zostały te linie wyznaczone. One są również w załącznikach do zarządzania ujęte i w ten sposób łatwo się zorientować. Rozporządzenie to nakłada pewien porządek, a i poprawę estetyki, o którą tyle lat walczy Elżbieta Itczak-Łyczba. Chodziło nam o takie uporządkowanie, czyli o to, że te parasole, które mamy latem, które widzimy w mieście, że one są białe bądź w kolorze ekri, że nie są wielobarwne, że są jednobarwne, mają minimalną ilość reklam tylko na lambrekinie. Że chcemy, żeby te ogródki były zaaranżowane z wykorzystaniem dużej ilości zieleni sezonowej, takiej, która te ogródki w jakiś sposób upiększa, przyjemniej się siedzi, wiadomo, w otoczeniu zieleni. W tym roku żadnej rewolucji jakby nie wprowadzamy w sezonie. Chcemy, żeby się spokojnie do tego przygotować dopiero od kolejnego sezonu. Nowe zarządzenie prezydenta miasta będzie obowiązywać do końca 2024 roku.